Siemanko, jestem Tomek. Siemanko, jestem Kondzie, witam. Pamiętacie pierwszego Onyxa? To już przeszłość. Dzisiaj mamy dla was recenzję Onyxa dwójeczki. Przeszłością też jest niesubskrybowanie kanałów na YouTubie, także subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najniższymi, najnowszymi filmami. Pamiętajcie także, mamy naszą własną grupę na Facebooku, Kwadrans Ekipa. Zapraszamy gorąco, przypominam, że kanał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla pełnoletnich. Okej, okay, a w dzisiejszym odcinku kolejny sprzęcik od Freemaxa. W zeszłym tygodniu Marwosik, który świetnie nam smaczył. O matko, ale ciasno. Ale trzymasz. Dobra. To by za łatwo nie było, a pokażę ci taki trik. Ja sobie dam radę. Ja ci taki triczek pokazałem, jak bardzo łatwo otworzyć wejście. O matko. Wystarczy nadusić z drugiej strony i się wysuwa. Tak? Widzicie? Takie mocne piękny pudełko, bardzo dobrze zabezpieczony sprzęcik, jak widać. Tak. I co mamy na pierwszy rzut oka? No oczywiście nasze urządzenie. Bardzo ładne, takie różowawe. Nie wiem, czy się interesujecie ogólnie technologią, w jakiej są wykonane papierosy, ale ostatnie papierosy mają bardzo dużo wspólnego ze Shrekiem, bo ich boczne panele mają warstwy. Taki tutaj żarcik. No sucharkiem trzeba było zarzucić. Kubeczków nie ma, więc nie mamy czym popić, ale tym się nie przejmujemy. Okej, co mam w zestawie? Kabelek, urządzenie, grzałeczki dwie, jedna oczywiście już była zamontowana, jest już zalana. No i co? Grzałeczki, bardzo małe, bardzo jak widzicie. I długie. One są małe i długie, ale no jak w poprzednim tygodniu, smaczek na poziomie. Nie są to grzałki meszowe. Freemax nie zdecydował się na zastosowanie grzałek meszowych. Jest tylko jeden model, który ma pół oma oporności. Reszta, czyli bodajże 0,8, 1, 2 i 1,5. Wszystkie pozostałe poza 0,5 są to zwykłe coile, wykonane w jakiejś tam ich podwójnej technologii. DVC. DVC, tak. I moim zdaniem działa to całkiem nieźle. Nie wiem, co oni tam nakombinowali z tym drutem, jak go tam zakręcili ten drut, no ale działa to moim zdaniem naprawdę nieźle. Dobra, przejdźmy może do tego, jak się prezentuje to urządzenie i co my tu mamy. Oczywiście na przednim panelu takie te panele bardzo świecące się. Tak. Sujajce się świecą. On jest właśnie czterowarstwowy. Czterowarstwowy, kurczę, coraz więcej tych warstw. Tak, mówię, no tak jak się właśnie jak cebula. No, już tak. Niedługo waporetto też robi te panele świetne i... Widziałeś. Będzie, pokażemy. Fajnie. Dobra, słuchajcie, różowy kolorek, logo Freemaxa, oczywiście przycisk Fire, aczkolwiek można się zaciągać automatycznie trzy klikiem. On działa w ten sposób, że domyślnie jest jakby ustawione automatyczne zaciąganie i guzik, a trzy klikiem blokujemy guzik. Chciałem powiedzieć, że blokujemy guzik. Oczywiście, z tyłu urządzenia nazwa urządzenia, czyli no. Onyx 2, z boczku widać teraz jak bardzo małe te przeloty są powietrzne. Ale no nie tutaj... są ciasne wbrew pozorom, one są takie akurat moim zdaniem. No, takie przy tym automatycznym zaciąganiu działa to naprawdę dobrze, więc tutaj nie narzekam jakby na rozmiar przelotów. Dobra, u dołu urządzenia oczywiście USB-C. W środku mamy oczywiście akumulator 900 mAh. Prawdziwe 900 mAh. Prawdziwe 900 mAh. Prawdziwe 900 mAh. Tak jakby wszyscy nie oszukiwali. Najwidoczniej oszukują. Freemax wie najlepiej, słuchajcie. 1,5 A natężenie ładowania, także nieźle, szkoda, że nie 60 minut do pełna, producent deklaruje. Tak. Zalewanie, gumeczka, bardzo miękka. Co jest bardzo fajne, gumeczka jest naprawdę miękka. Więc duża dziura. Duża dziura i gumeczka miękka, więc jego naprawdę przyjemnie się zalewa. Nie ma co ukrywać. Tak. Oczywiście zespoły grzeczne wymienne, to nie będziemy wyjmować, bo zaraz mam lunie wszystko na matę. Dobra, Tomuś. Ty oczywiście testowałeś, więc ja testowałem. Jak... Co tutaj jeszcze mogę opowiedzieć? Bardzo fajny feature. Teraz nie wiem, jak go włączyć. No. Urządzenie ma tutaj, o, teraz. Zaświecą nam się? Nie zaświecą się. O, teraz było widać. Mamy tutaj takie trzy diodki, które nam sygnalizują stan naładowania baterii. Jest to całkiem przydatne, no bo mimo wszystko nie mamy tutaj żadnego wyświetlacza, a widzimy cały czas, ile mamy baterii. Urządzenie jest, wbrew pozorom, ono jest takie, jak na takie mojego poda, jest dość ciężkie. Nie jest to taki najlżejszy podzik w porównaniu na przykład do Vinci Poda, którego też jakiś czas używałem. No moim zdaniem Vinci Pod wypada tutaj lepiej, jeżeli chodzi o bryłę, o gdzieś tam trzymanie, o feeling. Fakt, że tam nie ma guzika, ale to automatyczne zaciąganie działa bardzo, bardzo dobrze. O grzałkach. Spalają dość dużo liquidu niestety. Mimo tego, że nie jest to mesh, nie ma tutaj teoretycznie takiej dużej powierzchni grzewczej, no spala to dużo liquidu. Nie ma tutaj takiego systemu odzyskiwania liquidu jak właśnie we wcześniej wspomnianym Vinci czy w Luxe Q, bo tam też wydaje mi się, że taki jakiś system jest.
No i tego likwidu spala się naprawdę, naprawdę dużo. Co do przecieków, no nie zauważyłem większych. Oczywiście delikatne zapocenie się tam gdzieś zdarzały. No tutaj jakby to jest standard przy umieszczeniu tutaj w grzałce przelotów powietrza na dole gdzieś tutaj, no to no te wycieki niestety muszą się pojawić. No dobra, bo się zablokowałeś. Powiedz mi po prostu, czy kupiłbyś to urządzenie, czy nie? Czy zrobiło na tobie dobre wrażenie, czy też nie? So, smakowo tak, aczkolwiek, no tak jak mówiłem, inne urządzenia jak Loops Q, z takich małych podów oczywiście, czy Vinci Pod, wypadają dużo lepiej. Wypada to dobrze jak na zwykłej grzałki, naprawdę dobrze jak na zwykłej grzałki, nie ma tego podbicia słodyczy, no ale niestety obecnie premiksy są robione w ten sposób, że ta słodycz jakby podbija ten cały smak. Tak. No i bez tej słodyczy po prostu tego, z tej pełni smaku nie idzie uzyskać. Więc szczerze, no nie wiem, czy bym się do końca zdecydował. Producent tutaj wspomina mocno o solach nikotynowych. Tak, że to jest głównie pod sole nikotowane, mocniejsze mocy nikotyny. Tak, niedostępne tak. na terenie Unii Europejskiej. U nas niedostępne, więc no wydaje mi się, że nie do końca jest to takie urządzenie, które jest gdzieś tam skierowane i dedykowane naszemu rynkowi. Wydaje mi się, że znajdzie się kilka innych fajniejszych chodzików. No i ta jakość nie jest taka... Nie robi wrażenia, słuchajcie. Robi wrażenia. No tak, tylko szybko podsumuję. No jest, i tak ostatnio zresztą jest na rynku wiele innych fajniejszych urządzeń, które robią o wiele lepiej robotę pod tytułem wapowanie niż Freemax Onyx 2. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, że możecie nam zadawać pytania w komentarzach. Powiedzcie nam, co sądzicie o tym Freemaxiku. Mamy nadzieję, że to Freemax... Nie mamy nadzieję, no może nie ostatnio, ale na jakiś czas Freemaxa porzucamy. W przyszłości, czyli w następnym tygodniu będzie na pewno inna marka prawdopodobnie. Mamy kilka takich, takie trzy fajne strzały. Geek Vape. Vape'a nie. I coś innego, ale nie możemy powiedzieć, nas prosił producent, żebyśmy jeszcze nie wspominali, tak. Tyle tajemnic, słuchajcie. Tyle tajemnic. Dzisiaj tak wiecie, taki Freemaxik, a potem tajemniczo i fajnie. Dobra, słuchajcie. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. No, rachunciaku i pokrzyku.